Jednym z nielicznych elementów życia społecznego, których nie trzeba było budować w Polsce od podstaw, był system partyjny. Ugrupowania polityczne, reprezentujące różne nurty ideowe, działały we wszystkich trzech zaborach. Prowadziły względnie nieskrępowaną działalność, także w czasie I wojny światowej, a od 1918 roku często łączyły się w ugrupowania ogólnopolskie. W niepodległej Polsce powstały również nowe stronnictwa. Większość jednak, zwłaszcza centrowych, miała charakter efemeryczny. Na stosunki między poszczególnymi partiami wpływały nie tylko różnice ideowe i programowe, ale również spory z czasów funkcjonowania w ramach państw zaborczych i odmienna ocena działalności na rzecz niepodległości Polski w czasie I wojny światowej. Była to jedna z głównych przyczyn wzajemnej niechęci piłsudczyków i narodowych demokratów. Większość stronnictw łączyła natomiast zasada akceptacji ustroju demokracji parlamentarnej. Prawicę zdominowała Narodowa Demokracja, która w styczniu 19 roku połączyła stronnictwa działające w trzech zaborach w Związek Ludowo-Narodowy. Narodowcy, wśród których najwyższy autorytet miał Roman Dmowski, mieli największe wpływy wśród polskiego drobnomieszczaństwa, kupców, rzemieślników i inteligencji, a także młodzieży akademickiej. Marginalne znaczenie polityczne mieli konserwatyści, mimo że dysponowali znacznymi środkami finansowymi i silnym zapleczem intelektualnym oraz opiniotwórczą prasą, co czasami pozwalało im wpływać na bieżące życie polityczne. Centrum tworzyło Polskie Stronnictwo Ludowe, Piast, którym kierował Wincenty Witos. Stronnictwo reprezentowało zamożniejszych chłopów. Najsilniejsze wpływy miało na ziemiach należących wcześniej do zaboru austriackiego, gdzie PSL powstał już w 1885 roku. Główny cel programowy tej partii stanowiło przeprowadzenie reformy rolnej. Do centrum zaliczano także Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, czyli chadecji. Czołowym politykiem chadecji był Wojciech Korfanty. Ugrupowania te cieszyły się poparciem przede wszystkim w zachodniej części kraju. Lewicę reprezentowała Polska Partia Socjalistyczna, powstała w Paryżu w 1892 roku. Wiosną 19 roku nastąpiło zjednoczenie partii socjalistycznych z trzech zaborów. Działała ona w środowisku miejskim i przemysłowym, wśród robotników i inteligencji. Miała duże wpływy w ruchu zawodowym. Do partii lewicowych należało także Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. Powołali je do życia w 15 roku działacze chłopscy pochodzący z Królestwa Polskiego. W odróżnieniu od Piasta najwięcej zwolenników mieli wśród uboższych chłopów, parobków i robotników rolnych, głównie na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego. Specyficzne środowisko polityczne tworzyli piłsudczycy. Decydujące znaczenie miał dla nich nie program polityczny, lecz niekwestionowany autorytet Józefa Piłsudskiego oraz przynależność do organizacji niepodległościowych z czasów I wojny światowej, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Ideologię polityczną zastępowano mało precyzyjnym hasłem pracy obywatelskiej dla państwa. Piłsudczycy przez dłuższy czas nie stworzyli własnego ugrupowania politycznego. Prowadzili działalność w innych partiach.
Dopiero przed wyborami do Sejmu drugiej kadencji, w 28 roku, powołali bezpartyjny blok współpracy z rządem. Podkreślali, że nie była to partia polityczna, ale Związek Pracy dla Państwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Komuniści pozostawali przez cały czas międzywojenny na marginesie polskiego życia politycznego. W grudniu 18 roku PPS Lewica i Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy połączyły się, tworząc Komunistyczną Partię Robotniczą Polski, która później zmieniła nazwę na Komunistyczną Partię Polski. Było to jedyne ugrupowanie w kraju, które występowało przeciw odbudowie państwa polskiego. Komuniści wykonywali polecenia władz sowieckich i do nich całkowicie dostosowywali swą politykę. Byli również finansowani przez władze sowieckie. Zwalczali wszystkie partie polityczne, które uważali za służące interesom kapitalistycznym. Główną formą ich działania stał się udział w akcjach strajkowych, demonstracjach, podczas których prowokowali starcia z policją. Celem była eskalacja przemocy, która ich zdaniem mogła w sprzyjających warunkach doprowadzić do rewolucji i wprowadzenia ustroju totalitarnego na wzór istniejącego w Związku Sowieckim. Działalność komunistów jako sprzeczna z polskim prawem była nielegalna i karana przez władze państwowe. Sejm ustawodawczy został wyłoniony częściowo w drodze demokratycznych wyborów 26 stycznia 19 roku. Uzupełniony został polskimi posłami z parlamentów państw zaborczych. Na koniec kadencji liczył 442 posłów. Jednym z najważniejszych zadań Sejmu ustawodawczego było przyjęcie ustawy zasadniczej – konstytucji. W licznych projektach zgadzano się co do republikańskiej formy rządów, zasady, że jedynym źródłem władzy jest naród, prymatu parlamentu i wprowadzenia rozbudowanego kodeksu praw obywatelskich. Podczas szczegółowej dyskusji ujawniły się różnice poglądów w kwestii zachowania drugiej izby parlamentu, Senatu, którego nie chcieli socjaliści i PSL Wyzwolenie. Prawica, obawiając się, że na prezydenta zostanie wybrany Piłsudski, ograniczyła kompetencje głowy państwa do funkcji prawie wyłącznie reprezentacyjnych. Przedmiotem sporów była również zależność wojska od władz cywilnych, co było szczególnie źle oceniane przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Kompromis wymusiła sytuacja na Górnym Śląsku, gdzie trwała kampania plebiscytowa. Szybkie uchwalenie konstytucji było w tej sytuacji przekonującym dowodem stabilizacji państwa polskiego. Marca 1921 roku Sejm jednogłośnie uchwalił konstytucję, nazwaną później marcową, wzorowaną na rozwiązaniach konstytucyjnych Republiki Francuskiej. Konstytucja mówiła o Polsce jako państwie demokratycznym, w którym wprowadzono trójpodział władz. Władzę wykonawczą sprawował prezydent i rząd. Władzę ustawodawczą – parlament złożony z dwóch izb – Sejmu i Senatu, wybieranych co 5 lat. Władzę sądowniczą – niezawisłe sądy. Prezydent wybierany na 7-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone izby parlamentu, miał bardzo ograniczone kompetencje. Powoływał wprawdzie rząd, ale o jego składzie decydowała większość parlamentarna. Wyłącznie Sejm dysponował inicjatywą ustawodawczą,
stanowił prawo i uchwalał budżet państwa. W Konstytucji zawarto obszerny katalog praw i wolności obywatelskich, między innymi wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń gwarantowanych niezależnie od płci, pochodzenia społecznego, wyznania i narodowości, a także prawa socjalne pracowników. Jeden z pierwszych dekretów naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z lutego 19 roku dotyczył ubezpieczeń. Zajmowała się tym Polska Dyrekcja, która później zamieniła się w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Polska już w 18 roku, jako 9 kraj na świecie, dekretem Józefa Piłsudskiego nadała kobietom prawa wyborcze. Pozytywną stroną konstytucji marcowej było wprowadzenie demokratycznych rządów, które reprezentowały całe społeczeństwo. Słabością duża przewaga Sejmu nad rządem poprzez uzależnienie kolejnych gabinetów od chwiejnych i często przypadkowych koalicji. Wybory do Sejmu pierwszej kadencji odbyły się 5 listopada 2022 roku, a do Senatu tydzień później. Frekwencja wyniosła prawie 68%. Najwyższa była w województwach pomorskim i poznańskim, gdzie przekroczyła 85%. Najmniej osób, wskutek bojkotu ukraińskiego, głosowało w województwach tarnopolskim i stanisławowskim. W Sejmie znalazło się aż 13 partii politycznych, w Senacie 9. Zwycięstwo w wyborach odniosła koalicja centroprawicowa Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, która uzyskała 163 mandaty. Drugie miejsce w Sejmie zajął blok mniejszości, 89 mandatów, a kolejne PSL Piast, PSL Wyzwolenie i PPS. Marszałkiem Sejmu został ludowiec Maciej Rataj, a marszałkiem Senatu narodowiec Wojciech Trąbczyński. Najważniejszym zadaniem parlamentu przed przystąpieniem do pracy ustawodawczej był wybór prezydenta. Piłsudski nie zgodził się kandydować. Decyzję uzasadniał ograniczonymi kompetencjami konstytucyjnymi, które uniemożliwiały głowie państwa rzeczywiste sprawowanie władzy. Wybory odbyły się 9 grudnia 2022 roku. Największe szanse miał, jak się zdawało, dyplomata i były członek Komitetu Narodowego Polskiego Maurycy Zamoyski, zgłoszony przez narodowców i chadeków. W decydującym starciu zmierzył się ze zgłoszonym w ostatniej chwili przez PSL Wyzwolenie Gabrielem Narutowiczem. Gabriel Narutowicz po ukończeniu Politechniki w Zurichu został profesorem na tej uczelni. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy elektrowni wodnych. We wrześniu 19 roku na zaproszenie władz polskich wrócił do kraju. W kolejnych rządach zajmował stanowisko ministra robót publicznych i ministra spraw zagranicznych. Prawica liczyła, że PSL Piast nie zagłosuje na Narutowicza, popieranego ponadto przez blok mniejszości. Chłopi jednak nie mogli poprzeć Maurycego Zamoyskiego, największego posiadacza ziemskiego w kraju, i oddali swój głos na Narutowicza. Prawica Narodowa i Chrześcijańskie Centrum odmówiły współpracy z Narutowiczem i rozpętały agresywną kampanię przeciw prezydentowi. Posłowie i senatorowie prawicy oświadczyli, że Narutowicz został narzucony głosami obcych narodowości, co naród polski odczuwa jako ciężką zniewagę. Narutowicza nazywano elektem żydowskim.
Wysyłano mu anonimy z wyzwiskami i groźbami, a także truciznę w pudełkach z napisem „Na zdrowie”. W Warszawie przeciw prezydentowi zorganizowano demonstrację, którą poparł między innymi generał Józef Haller. Były dowódca Armii Błękitnej oświadczył, że trzeba walczyć z sytuacją powstałą w wyniku narzucenia Polsce prezydenta przez obce i wrogie narodowości. 11 grudnia tłum zwolenników narodowej demokracji usiłował nie dopuścić do zaprzysiężenia Narutowicza. Dorożka z prezydentem, któremu odmówili towarzyszenia wyżsi urzędnicy państwowi, została obrzucona, oprócz obelg, grudami śniegu i błota. Znieważono wielu posłów i senatorów, którzy zdążali na uroczystość zaprzysiężenia, w tym nestora polskiej lewicy niepodległościowej ze Słańca Syberyjskiego, 90-letniego Bolesława Limanowskiego. Panie prezydencie Rzeczpospolitej, czuję się niezmiernie szczęśliwym, że pierwszy w Polsce mam wysoki zaszczyt podejmowania w moim jeszcze domu i w otoczeniu mojej rodziny pierwszego obywatela Rzeczpospolitej Polski. Panie prezydencie, jako jedyny oficer polskiej służby czynnej, który dotąd przed nikim innym nie stał na baczność, stoję oto na baczność przed Polską, którą ty reprezentujesz, wznosząc toast: pierwszy prezydent Rzeczpospolitej, niech żyje. Warszawa stała się widownią walk między zwolennikami socjalistów, broniącymi swoich parlamentarzystów, a ich prawicowymi przeciwnikami, przy całkowitej bierności policji. W atmosferze stworzonej przez ugrupowania prawicowe prezydent został zamordowany 16 grudnia 1922 roku w warszawskiej Zachęcie przez Eligiusza Niewiadomskiego, malarza i zwolennika narodowej demokracji. Zabójstwo prezydenta Narutowicza i atmosfera, która do niego doprowadziła, dowodziły braku zrozumienia dla demokracji, rządzącej się umiarkowaniem w opiniach, tolerancją wobec innych przekonań politycznych i dążeniem do kompromisu w rozstrzyganiu konfliktów politycznych w imię dobra całego społeczeństwa. Wprowadzenie przemocy jako metody rozwiązywania politycznych sporów zaostrzyło podziały między poszczególnymi ugrupowaniami. Jednak morderstwo głowy państwa wywołało tak silny szok, że nowy rząd generała Władysława Sikorskiego, wyjątkowo poparty przez mniejszości narodowe, szybko przywrócił porządek w kraju. 4 dni po śmierci Narutowicza popierające go partie wybrały na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Stanisław Wojciechowski początkowo związany był z ruchem robotniczym. Od 1892 roku był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas I wojny światowej był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego. W latach 1919-20 był ministrem spraw wewnętrznych. W pierwszej połowie 23 roku prawica podjęła rozmowy z PSL Piast, które miały doprowadzić do utworzenia większości parlamentarnej, gwarantującej istnienie stabilnego rządu. W maju zawarto porozumienie o powołaniu koalicji rządzącej. Szefem nowego gabinetu został Wincenty Witos. Najpoważniejszą konsekwencją powstania rządu, nazwanego przez opozycję pogardliwie hieno-piastem,
było ustąpienie marszałka Piłsudskiego ze wszystkich sprawowanych funkcji wojskowych. Moi panowie, jestem żołnierzem. Żołnierz powołany bywa do ciężkich obowiązków, nieraz sprzecznych ze swoim sumieniem, ze swoją myślą, z drogimi uczuciami. Gdym sobie pomyślał na chwilę, że ja tych panów jako żołnierz bronić będę, zawahałem się w swoim sumieniu. A gdym się raz zawahał, zdecydowałem, że żołnierzem być nie mogę. Podałem się do dymisji z wojska. To są, moi panowie, przyczyny i motywy, dla których służbę państwową opuszczam. W sytuacji, gdy utworzenie rządu opartego na stabilnej większości było niemożliwe, a prawdopodobieństwo utworzenia koalicji większościowej wielu partii nie przedstawiało się wiele lepiej, regułą stały się różne formy gabinetów mniejszościowych, popieranych przez często odległe od siebie kluby polityczne. W rezultacie prestiż parlamentu, początkowo bardzo wysoki, rychło zaczął maleć. Daleki od ideału był styl oraz język debaty publicznej. Dochodziło do brutalnych ataków personalnych i do łamania prawa. Uzasadnione były obawy związane z częstymi zmianami dokonującymi się na szczycie władzy. Między jesienią 1922 a majem 1926 roku rządy zmieniły się 5 razy. Jeśli zaś liczyć od listopada 1918 roku, należałoby liczbę tę potroić.